Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj widać unpacking paczki z kanału Psiekowe TV, bo robiłyśmy wymiankę. Paczki od Weroniki z Psiekowe TV. Dzisiaj jak widać nie otwierałam. Z tego co wiem, powinno być to około 15 rzeczy. Ja wysłałam jej trochę mniej, ale to ja wysłałam jej raczej takie akcesoria otwarte. I widzę list. Ja go przeczytam, a potem go przeczytam. Okej, okay, więc przeczytam wam list. Więc, hej Ola, z góry przepraszam za pismo i błędy ortograficzne. Tak naprawdę wcale nie piszesz tak źle, ja piszę dużo gorzej. Taki mini challenge przy każdej paczuszce powiedz jeden fakt o sobie lub o swoim psie. Dasz radę? Postaram się. Spis rzeczy. A więc będę otwierała jedną rzecz, potem mówiła wam ten. Potem będę mówiła tutaj, więc szukamy rzeczy numer, albo po prostu wezmę jakąś rzecz. A akurat opałam rzecz numer jeden. Z tego co przeczytałam, są to smakołyki z Let's Bite, z jakieś kosteczki. Tak. Let's Bite Bacon's Best. Pokrojone, bo mam małego psa. Dobrze. A, wiem jakie to są już. Dobra. O, gdzieś tam upadło. Jedne ściągamy. One się prezentują, są czerwone, ale nie jestem w stanie wam ich inaczej pokazać. Wow, ponieważ tak z trochę to powinno być. Tylko na ogólnie, tylko są bardziej czerwone. Jak pachną, jak smakołyki normalne do mnie, potem nie. I jeden fakt o mnie. To zacznijmy tak po prostu. Mam na imię Ola. Druga rzecz. Ja wzięłam numerek 4. Gdzie to jest? Niebieskie patyczki dla dentystyczne, tak? Dobrze. Ok, więc tak one wyglądają, są dwa. Tak mam trochę nasze niezwykłe smakołyki. Tak one wyglądają. I są widać z Niemiec, więc je tu sobie kładziemy z boku. I rzecz kolejna. Numerek 3, widzę jakieś kurczaki chyba. 3 suszone mięso z mojego zoologicznego. Otwieramy. A i poprzednio nie powiedziałam jednego faktu, czyli mam 14 lat. A teraz fakt, mieszkam w województwie mazowieckim pod Warszawą. To wygląda o tak, ten pasek mięsa jest w ogóle bardzo cieniutki. W ogóle przepraszam was, że nagrywam na tle sami, ale po prostu musiałam oczyść oprzeć paczkę. Wylosowałam, znaczy wyjęłam raczej dziewiątkę, bo to raczej nie było losowanie. Są to Let's Bite Rolls o Salmon. Nie będę ich wyjmować, wydaje mi się, że one śmierdzą. Ale to są takie kółka po prostu. W łososie. Tak, już czuję, że śmierdzą. I to mocno. Taką rybą po prostu pachną, więc na razie one niech sobie tu leżą. Dalej. Numerek 5. Wow, to są jakieś dziwne ciastka, ale jakie miękkie. Vitacraft Trade Spice? Nie wiem. Miękkie są strasznie. No sekretnie miękkie. Nie, chyba szybko jedą ludzie po prostu dzisiaj. Albo jutro. W ogóle następne wymianki też pamiętajcie, że mogę robić z ludźmi od chomików. Mam chomika. Wow, ale to jest dziwne. Jak to wygląda. Niech to sobie tutaj stanie, bo jest to masakrycznie miękkie. Dalej. 13.
kostki Lolopec z mojego zoologicznego. Co wiem o co chodzi, więc te sobie mogę spoko otworzyć. Tak wygląda jedna kosteczka. Ja mam tu jeszcze zielone i brązowe. Dalej. Numerek 11. 18-1. Królik z ziołami. To nie pachnie jakoś mocno. Otwieram. Właśnie prawo, prawie mi zwiało list. Dalej numerek 6. Trzy kabanosy. Purina. Piknik. Dawid, nie wiem jak się czyta. Pisze się Wawiedy. Nie wiem jak to się jeszcze przysłał się pisze. Chyba mój pies właśnie atakuje ściółkę lnianą. Właśnie usypałam i nie odniosła mi do garażu, bo waży wejście tylko. Nic no. W ogóle właśnie tu weszła moja mama. To bardziej rozciąć, bo nie jestem w stanie tego wyjąć. O, miałem już je. Luna je lubi bardzo. Tak one właśnie wyglądają. No, ostrość. Gdybym nie trzęsła ręką, byłoby łatwiej trochę. O, tak one wyglądają. I ja tu mam oto jeszcze dwa inne kolory chyba. Tak? Tak, takie, o, takie trzy. Nie wydaje już łapać ostrości. Kolejna rzecz. Numerek 7. To jest jakiś Dentastix. 7 Pedigree Dentastix dla małych psów. Nie wiem, czy Luna to zje, bo Lucia nie lubi Dentastixów. Ale najwyżej pies mojej przyjaciółki zje, bo on lubi takie rzeczy. Wygląda ten Dentastix Pedigree. Pachnie ładnie. Więc no. Jeśli ktoś zwraca uwagę na zapach, to może być coś dla niego. 10. 81. Jelenina z jagodami. Otwieramy. Ale to ładnie wygląda. Będziemy mieć zapas smakołyków. Takie oto gwiazdki. Takie ciemniejsze jakby. Tak to wygląda. I trochę tego jest wszystkiego. Tylko zaraz sobie wsypię. Tylko nie ten łosoń, bo jego nie będę na razie otwierać. 8. Kawałek czekolady mlecznej Trixie. Czekolady dla psów chyba. W ogóle link do Weroniki kanału macie w opisie, czyli Psiakowo TV to jest kanał. Matko, nie mogę tego otworzyć. W ogóle nagrywam to tego samego dnia, co początek filmu Przygotowywanie lokum dla Mika. Lokum klatki Samli. Bardzo ładnie pachnie. Jak to wygląda?
Dobra, dalej. W ogóle ta czekolada się trochę rozpuściła. No dobra. Dwa, let's bite. Machin. Odleciał. Mineral. Pocięte, bo dla małego psa. No i to są chyba takie same jak te czerwone, tylko... Tylko, że zielone. Ale już otwieram. Żeby nie było, że patrzyłam, to wam nagrywam właśnie jak otwieram. W ogóle bardzo mi się podoba ta paczka. Będzie zapach smakołyków. I tak one wyglądają, takie gwiazdki. Zielone. Dostałam takich chyba z 10. Dalej, już zostało nam mało rzeczy. O, tą wielką kostkę. 12. Znaczy wielką. Nie jest wielka, ale dobra. Gryzak, kość. Największa rzecz chyba w tym zestawie. Taka najbardziej rzucająca się w oczy. Otwieramy, otwieramy. Jak to śmiesznie wygląda. Wygląda ta kość. Strasznie wiatr jakiś tam tutaj. Ja tylko okno otwarte już. Dalej. Piętnaście. Trenerki Advi. To są takie mini, mini kosteczki, naprawdę. A zaraz wam powiem w ogóle wszystkie fakty o mnie, tylko to będzie już na koniec odcinka, bo będę zapominać po prostu. Takie mini, mini kosteczki. W różnych kolorach. Dalej tu mamy numerek 14. Kostki Bosch o smaku mango. O, bardzo chciałam kupić te kosteczki. Otwieru, otwieru, otwieru. O, jakie maluszkie. Nie będę wam bliżej pokazywać. Bo są fajnie. Bonus coś dla ciebie. Czyli powinna jeszcze coś być w tej paczce. Ale z tego co widzę, już nie ma, więc... No. Nic tu więcej nie ma. Więc nie wiem, co chodzi z bonusem, ale okej. To na tyle. Mam nadzieję, że ci się podobało. Pa, pa. Psiekowo TV. No właśnie. List. I to wszystko jest, więc jak powiem wam przy każdej rzeczy jeden fakt o mnie, więc tak. Jeden, mam na imię Ola. Dwa, mam 14 lat. Trzy, mieszkam pod Warszawą. Cztery. Mam chomika, psa i trzy koty. Jakby za dobrze, że pokazuję po kolei. 10, znaczy 5. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chodzę do 7 klasy. Gdy już było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chodzę do 7 B klasy. 6. Jeżdżę konno. Tak. 7 jeżdżę konno od 1,5 roku. 8. Mam psa ponad rok. 9. Mój najstarszy kot ma prawie 7 lat. 10. Chyba mogę powiedzieć. Bardzo lubię szyć. Wam pokażę. 11. Dosyć dużo wiem o chomikach i psach. O psach wiem dużo więcej, o chomikach tak. To na razie mi wystarcza. 11.
Bardzo często piszę z chomicze porady, świat moich zwierząt i łapkami zwierząt na Instagramie albo na Facebooku. Już nie wiem ile, ale w każdym razie mam fioletowy pokój. I ostatni fakt, czyli 15. Mam 3 przyjaciółki i jedno najbardziej. A więc to wszystko, moi drodzy. O, tak to wygląda wszystko. Nie pokażę wam tego inaczej. Ale no, tak to wygląda. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Był długi, ale no, musiałam wszystko ogarnąć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie się ze mną zmienić, możecie pisać pod tym odcinkiem. Jest. Pa, pa.